Jeżeli chcecie kupić tanie końce przez PST, serdecznie Was zapraszam do FIFA Shop. Jeżeli podacie hasło Kamyk, to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam. Siemanko, z tej strony Kamyk, witam Was w kolejnym odcinku Polish Power. Ostatnio, no, ten odcinek się zakończył ostatni bardzo źle, bo przegraliśmy. Mamy 6 punktów w 9 lidze, czas przejść do ligi wyższej, tak? No bo wstyd, wstyd. Dzisiaj zagram niestety tylko wyłącznie 2 mecze. Powód jest taki, jest sesja. Ja żeby to wszystko wrzucić i dzisiaj z Wam zmontować, to naprawdę, no, odstawiam naukę. No dobra, troszeczkę tylko. Wiadomo, że zamiast nauki chcę robić wszystko inne, ale i tak muszę, bo mam takie zaległości. Tak mi się nic nie chciało robić, że teraz jestem w wielkiej czarnej dziurze. Dlatego tylko 2 meczyki dzisiaj zagram, zmontuję to ładnie i dzisiaj Wam to wrzucę. No a już po sesji albo w trakcie sesji, jak już będę miał tylko jedno zaliczenie, wtedy spokojnie będę Wam to już wszystko nagrywał na bieżąco. Także przepraszam Was za to, ale mam nadzieję, że zrozumiecie, jesteście wyrozumiali, no bo trzeba być wyrozumiałym, no bo sesja jest raz na pół roku i po prostu tak jest. No i tyle. A my przechodzimy od razu do meczu, nie będę tutaj nic wycinał, no bo po co? Skoro gramy mecz, z kolesiem w nie wiem jakiej formacji, ale zaraz się dowiemy. No i co my tu mamy? Eden Hazard wypożyczony, a reszta słabo. 34 zgrania, nie widzicie tego za kamerką. Jest 67 ocena zespołu. Wyobraźcie sobie, że jest 34 zgrania i 67 oceny. No i co? Myślę, że sobie poradzimy, chyba że ten Hazard wyczynia jakieś cuda, ale bez zgrania nie wydaje mi się, żeby on tam coś mógł wyczynić. Dobrze, teraz, ależ sobie pograli Cichocki! Gol, nie! What? Jak on tego nie trafił? To było sam na sam z bramką, nie! Ale przeciwnik mi podał i Stępiński wykorzysta, czy poda do Drozdowicza! Tak, o, tak jest, Drozdowicza się piłka bardziej słucha. Już tutaj nie chciałem nie trafić na przykład sam na sam. A Emil Drozdowicz był na wolnej pozycji, no, widziałem jak wbiega. I brameczka w 4 minucie na 1-0. O, ależ teraz Kownacki się pokazał. Będzie dobra okazja na strzelenie bramki. Kownacki, ależ zrobił tutaj przeciwnika. Kownacki, nie! Mogłem też wystawić tą piłkę. No tam na ślizgu ktoś zrobił, a bolroll wystarczył, żeby tam przeciwnika zniszczyć. No tutaj mogłem wystawiać. No dobra, ale spróbujemy z dośrodkowania. Kownacki, strzał z główki. Jeszcze będzie dobitka. Strzał, broni bramkarz. Ależ się dzieje na początku tego spotkania. Co nie? Dzieje się. Kwaśniewski teraz strzelał. No i dobra. Jeszcze raz spróbujemy. Tam dużo w środku pola było wolnej... właśnie, wolnego miejsca, ale nie teraz już. Zgrywamy to. Oj, żeby się nie naleźć na kontry. Okej, okay, Emil Drozdowicz, kolejny strzał, kolejna bramka, 2-0, 13 minuta, bardzo prosto jest, bardzo prosto, jakby Kyla grała. W ogóle, jeżeli nie wiecie, kto to jest Kyla, to oczywiście jest Klaudia, z którą nagrywam serię Od Zera do Gamera. Jeżeli jej nie widzieliście, to zachęcam bardzo serdecznie na moim kanale. Uczę koleżankę grać w FIFA od zera. Ona nie ma w ogóle styczności, nie miała z FIFA, zero kontaktu, a już jej idzie, już wygrała nawet mecz, ale to na amatorze, w drafcie, także wszystko przed nami w tamtej serii. Zapraszam, jeżeli nie widzieliście, bo naprawdę jest tam ciekawie i mam nadzieję, że tamta seria jest prowadzona bardzo, bardzo fajnie, więc zapraszam. O, ależ teraz Starzyński ma okazję na 2 razy, to już musi wpaść. Spadła mu piłka pod nogi. W ogóle, że za pierwszym razem nie trafił, to szkoda, ale też tam, o tutaj, sporo szczęścia. Ślizg przeciwnik zrobił źle, no sporo szczęścia w tej akcji. Dla mnie Starzyński, 25 minuta i rage quit, tak szybko? Już? Pograne? Czy gramy dalej? Rage quit, ok. Czyli chyba zagram jednak 3 spotkania, bo będę miał na to czas. W każdym razie 3-0, rage quit, a my szukamy kolejnego zawodnika. 9 punktów, bardzo ładnie. Wystarczy nam remis i wygrana, aby awansować do ligi 8. I tam już 2 srebrnych zawodników dojdzie do naszego składu. Dobra, rynek transferowy, poziom oczywiście brązowy, narodowość oczywiście Polska. No i szukamy, kogo znajdziemy. O, aż mi się zawiesiło. No i znowu nic, co... Dlaczego tak słabo jest aż? Dlaczego jest aż tak słabo? Prawy pomocnik nas nie urządza. Woźniak tak średnio. No szczerze, Szmatuła może, co? Czy ja go nie mam przypadkiem w składzie?
Ajajajajajajajaj, no nic, no wezmiesz matułę, ale na razie on po prostu nie stanie w bramce. Strasznie słabo z tymi brązowymi jest. Rok temu fajne, świecące karty były, a teraz to, nie wiem, w każdym razie trzeba przejść do kolejnego spotkania. No i gramy kolejne spotkanko, a kto to będzie, zaraz zobaczymy. No 64 zgrania, 64 ocena zespołu, trochę we Francji idzie, ma tego śmiesznego środkowego pomocnika z czerwonymi włosami, Beka. Napastnik z Korei, napastnik z Brazylii, których nie znam. Prawy obrońca gra na SP, też ciekawie, no ale gramy ok, przejdźmy do meczu. No ok, przejęcie piłki teraz będzie... Oh. Oj, 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 jeszcze mamy piłeczkę i to będzie... Słupek, come on! Starzyński... Starzyński dostaje piłkę zwrotną, to musi być gol, tak jest! 1-0, 22 minuta, miałem tyle okazji, dopiero teraz strzelam. Trudno, no ale okej, okej, okej. Dziękuję i za to. No tutaj ruletka, sporo szczęścia, wpadła piłka pod nogi, a Starzyński wybiegał i jest 22 minuta, 1-0. Okej, piłka spada pod nogi Starzyńskiego, Starzyński, poprzeczka! Obijamy dzisiaj poprzeczki, słupki, nie może być. Stępiński, podanie do Emila Drozdowicza, Emil Drozdowicz, ruletka Drozdowicz i to jest 2-0, nasza gwiazda błyszczy cały czas, no tutaj no, tylko ruletkę zrobił tak naprawdę, ale wykończenie niczego sobie, naprawdę dobre ma wykończenie jak na brązową kartę, 37 minuta, wygrywamy 2-0. Koniec pierwszej połowy, tylko 2-0, tylko, no... Niby 4 strzały tylko miałem, ale tylko 2-0 powiem, bo naprawdę tych sytuacji było sporo, ale gdzieś on w ostatkim sił jakimś wybraniał te piłki. Także no cóż, w drugiej połowie jeżeli strzelimy bramkę, to może jakiś rage quit znowu? Dobrze, teraz Emil Drozdowicz, lewa noga! Lewa noga, spokojnie, spokojnie, lewa noga, 59 minuta, lewa, prawa, wszystko wam dostarczy Drozdowicz, także spokojnie, spokojnie, bez problemu, 59 minuta, 3-0. Okej, okay, mamy piłeczkę na kolejną brameczkę, albo inaczej, karnego też przygarniemy. Drozdowicz może kolejnego hat-tricka dla siebie strzelić, a co mu tam? Bez gadania, proszę, bez gadania, chyba bez piłki tam był faul jakiś, zdecydowanie był bez piłki. Tu już oddał piłkę i był wślizg w nogi, także... jeszcze od tyłu, to powinna być czerwona kartka, Kownacki, nie. Emil Drozdowicz, po kolejną bramkę dla siebie... A my strzelimy, ojejku, ale to był słaby strzał, w środek strzelimy. No niestety, bo słabo to wymierzyłem, musiałem trzymać się środka, tak to bym kompletnie gdzie indziej strzelił. No ale dobra, trudno. Starzyński teraz otrzyma piłkę, dobrą piłkę, Starzyński do Drozdowicza i to jest gol na 4-0. No i to jest hat-trick Drozdowicza w końcu. No ile można było na niego czekać, co prawda. Sweaty gram strasznie, ale chyba wiecie co... Bramka to bramka, nie? Jakąś tam akcję sklepałem, raz z ruletką coś tam pykło, także no nie możecie narzekać, tak? Skillować też za bardzo nimi nie mogę, co ja mogę zrobić? Mogę zrobić tak, surmą, mogę znowu pobiec i stracić piłkę, bo już nie ma siły, no. Tak mogę grać. Koniec, 4-0, nie udało się zrobić rage quita, Drozdowicz odbiera piłeczkę oczywiście. No spoko, maczek, przeciwnik raczej nie zagroził chyba ani razu, jeżeli zobaczymy statystyki, tak, ani jednego celnego strzału. 4-0, brakuje nam punktu do awansu do ligi numer 8. Wow, tak wysoko dawno nie byłem. No ale dobra, brązowego kolejnego pokażmy mi dzisiaj, zobaczmy kto... Nie, złota kondycja. Złotą kondycję to ja szukałem przed tym meczem, żeby chłopaki sobie pograli. Na pełnej, a teraz już brązowy, Polska. I znowu w ogóle nie ma świecących Polaków. O co tu chodzi, naprawdę? Lewy pomocnik jakiś nie. No po prostu zobaczcie, jaka to jest, jakie to jest słabe, jakie to jest wszystko tutaj słabe. No nie mogę po prostu nawet w to uwierzyć. Przybyła, jakbyś miał 3 gwiazdki, to bym cię kupił. Myckowski też. No nikt tu nawet 3 gwiazdek nie ma. No zobaczcie, co za... Buchalik, okej, masz 63 overall, jakby coś, to cię zmienię. Dramat. No to lecimy z ostatnim meczem na dzisiaj. Koleś, jaki ma w ogóle koszulki. Zobaczcie, ile jest na nich sponsorów, kurde. Cała koszulka w sponsorach. No ale dobra, zobaczmy, co on ma. Znowu azart. Finn z Arsenalu, brązowy. Nie widziałem kolesia nigdy wcześniej. 51 overall, ciekawe. Forrester na bramce, jakiś Rusek na prawej stronie. Ogólnie 47 zgrania, 67 ocena ogólna. Przechodzimy do meczu. Ależ podanie Starzyńskiego do Drozdowicza! Jak niewiele zabrakło, tam się jeszcze przycięło. Ale to była dobra akcja. Naprawdę Starzyńskiego podanie było piękne.
Oj, Hazard wchodzi. No nie, no nie, no znowu piłka spada pod jego nogi. No, to jest śmieszne. Już niby odebrałem, ale nie. No dobra, Eden Hazard wszedł sobie. Zobaczcie, patrzcie na to. Tutaj. Odebrana piłka, kopnięcie i w pod jego nogi. No nie, 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 nie. Tak to my grać nie będziemy. O mój Boże, znowu spadło pod jego nogi. Przecież nie wierzę. No nie wierzę, jeżeli on strzeli tu bramkę. No... Nie, po prostu nie. Znowu piłka odbiła się i spadła prosto pod jego nogi, zostawiając połowę obrony za mną. Przecież to jest niemożliwe. To jest... Dlaczego ja? Dlaczego ja? Przecież to jest powtórka z rozrywki normalnie. Nie, no wcześniej to było. Tutaj już moi obrońcy po prostu nawet nie dążyli za nim i też piłka tu odbita pod jego nogi drugi raz. Ajajaj. Okej. Okay. Drozdowicz, Drozdowicz. Wjeżdża Drozdowicz! Słupek, oczywiście. Także no całkiem ciekawie się zaczyna. Czego się tak zacina w ogóle? 3-0, nie? Nie potrafię nic w tym meczu zrobić. Kompletne nic. Są takie mecze, no ale dobra, spróbujemy odzyskać. Jest dopiero 19 minuta, ja to spróbuję jakoś obrócić na swoją korzyść, ale jest dramatycznie ciężko. Okej, okay, kontra, Kownacki, dawaj, zapierdzielaj, no ile sił w nogach, Kownacki, dawaj. Zejście do środka, Kownacki, Kownacki, wypuszczenie, strzał, broni bramkarz, na pusto mnie trafię. Dobra, okej, okay. Wszystko rozumiem już teraz. Teraz, no, Emil Drozdowicz, podanie, pusta, będzie gol, 3-1, odrabiamy. Dobra, teraz kontra, dobra, może być, no Kownacki, dawaj jeszcze wysuń piłkę, jest Emil Drozdowicz, Drozdowicz, strzela, broni bramkarz. Ech. Koniec pierwszej połowy, przegrywamy 3-1. No miałem więcej strzałów, więcej prób, no próbuję odrabiać, staram się, no ale widzicie, że bramkarz tam broni prawie wszystko, a jak nie, to słupki jakieś są. No i ten Hazard tam po prostu biega mi na tej lewej stronie, ja muszę skupiać się tak niesamowicie na tej lewej stronie, żeby nie puścić go, że jest naprawdę ciężko. Do tego gram super ofensywny, więc jeżeli pójdzie jakaś kontra, to może być po prostu cienko. Dobrze, teraz Kwaśniewski, jest możliwość, dośrodkowanie, płaskie, strzał nad poprzeczką, czy bramkarz obronił? Nad poprzeczką, ale... Nie, co ja mam jeszcze zrobić tutaj w tym meczu? Dobre podanie, jest Kwaśniewski, czy on to przyjmie dobrze? Słabo przyjął, jeszcze Kwaśniewski, nie, no nie, ten bramkarz jest niemożliwy dzisiaj. No teraz, 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 na dole jeszcze widzę, podanie, strzał, broni bramkarz. No nie, nie, po prostu nie! No, teraz Stępiński sam na sam. Musisz trafić. Tak jest, 3-2, odrabiamy. Jeszcze mamy 20 minut na strzelenie bramki na remis, która da nam awans. No i jeżeli strzelimy na remis, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby strzelić na zwycięstwo. Dobrze, że Stępiński to dobrze uderzył. Dobrze, teraz jest 3-4. Jak się obrócę i tam zagram, tylko on już wie, bo przycięło. Okej, okay, spokojnie, Kownacki, spokojnie, spokój, nas tylko uratuje. Jest dobrze, jest Starzyński, Starzyński! Wpadnie w końcu, bramkarz popełnił błąd! 3-3, 74 minuta, to nam daje awans! Odrobione straty z 3-0 na 3-3, a ja jeszcze postaram się strzelić. No a tutaj bramkarz w końcu zachował się tak, jak powinien, czyli spierdzieli w końcu pierwszą akcję. Ja z super ofensywnego cofam się na ofensywny, bo jeszcze chcę strzelić, ale już nie chcę, żeby tyle moich zawodników było w akcjach ofensywnych. Ostatnia akcja, to jest ostatnia akcja, żeby ktoś się dobrze ustawił. Surma już nawet nie ma czym oddychać. Nie, to jest słabe podanie, dobra. Z czego ja wymagam od chłopaków? Żeby to tylko tak się zakończyło. Tak, remis, który jest dla mnie zwycięski. Z 3-0 na 3-3 doszedłem, już chłopaki na końcu w ogóle nie mieli sił. Nie miałem jak w ogóle zrobić akcji. No tutaj Hazard, troszeczkę szczęścia chłopak miał, że zremisował ze mną ten mecz, naprawdę. Zaraz zobaczymy w statystykach, jak to wyglądało. Najważniejszy jest awans. No zobaczcie na to, miał 4 strzelne strzały przy moich 10 i moje wszystkie z pola karnego. No ale niestety, no taki jest futbol, tak się czasami zdarza. No ale najważniejsze jest mistrzostwo. Szkoda tej porażki głupiej i remisu, także no szkoda tych dwóch rzeczy, bo mogło być bilans 10-0-0 i by było też dobrze, ale co najważniejsze, kolejny srebrny zawodnik idzie do naszej kolekcji. Uwaga, szukamy kolejnego srebrzaka. Jest to! Okej, okay, co my mamy tutaj? Kosecki, Kosa, Kosecki, lewego pomocnika nam brakuje. Kosa myślę, że tutaj idealnie się wpasuje. No i cóż, wybierzmy tylko najtańszego, o, 350 końców, to chyba już tańszego nie będzie. Bierzemy go i Kosa, Kosecki ląduje w naszym składzie. To jest niemożliwe, to jest niemożliwe.
No ale dobra, ląduje on w naszym składzie. Myślę, że to będzie naprawdę solidne, solidne wzmocnienie na lewej pomocnej. Bardziej, że nie mamy lewego pomocnika. Ten nasz lewy pomocnik do tej pory, zaraz wam powiem dokładnie, jak to wyglądało, ile on, znaczy ten lewy pomocnik, który, prawy pomocnik, który grał na lewej pomocy, zagrał 12 spotkań i kilka razy asystował, więc widać, jak w ogóle się w grę nie angażował. Mam nadzieję, że Kosecki teraz troszeczkę tutaj podniesie statystyki. Drozdowicz ma 22 bramki w 12 spotkaniach. Czemu w ogóle jest 12 spotkań, a mam 10 rozegranych? Nie wiem, nie rozumiem tego. 5 rozegranych gier i jedna bramka Stępińskiego. Ja chyba, wiecie co, wrócę do Cibickiego. Cibicki. Ile on ty miałeś bramek? 8 w 6, także ciebie zostawię. Starzyński ładnie asystuje, dobrze pomaga. Kownacki też coś tam stara się robić. No a reszta tutaj brameczka jedna, tutaj też brameczka jedna. Czy nasz środkowy obrońca ma jakiś jedną asystę ma? Ale brameczek brak. Także to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, udostępnijcie, zróbcie wszystko, zostawcie suba. W ogóle dlaczego ty nie masz suba? Co? Dlaczego? Już zostawiamy na dole i zmykacie oglądać inne odcinki i serię z Kylą, bo fajna. Także do zobaczenia kolejnym razem. Nara.